600 tysięcy złotych wydano z miejskiej kasy na zadaszenie suwalskiego lodowiska. Niestety poszycie nad płytą lodowiska zostało zniszczone. Te zniszczenia to celowo pocięte elementy zadaszenia lodowiska. Widać, że są to wykonane pocięcia nożem, ostrym narzędziem. Poza tym oczywiście celowe podpalenie niektórych fragmentów, nie wiem, czy to zapalniczką, czy to niedopałkiem papierosa. Takiego aktu wandalizmu dopuściły się nam nieznane osoby. Jesteśmy tym zbulwersowani, ale również zasmuceni, ponieważ o tę inwestycję zabiegali mieszkańcy od wielu lat. Nie ustalono jak dotąd, kto dopuścił się tego aktu wandalizmu. Ratusz apeluje do osób, które posiadają informacje mogące pomóc w wykryciu sprawców, o podzielenie się wiedzą. Teren szkolny nie był monitorowany. Niebawem ma się to jednak zmienić. By nie dopuścić do takich zdarzeń w przyszłości, prezydent Suwałk podjął decyzję, by jak najszybciej zamontować na terenie placówki kamery monitoring, które swoim zasięgiem będą docierały właśnie do budynku czy też konstrukcji lodowiska i zobowiązano dyrektora tejże szkoły, by ten monitoring został zainstalowany tam jak najszybciej.